Przepraszam, proszę mi wybaczyć, ale dzisiaj nie będzie miło, dobra? Weź pan w ogóle wyłącz ten... A, to jest mój vlog. Dzień dobry, wieczór. I to jest właśnie ta część YouTube'a, na którą dzisiaj powinieneś trafić. Ja nazywam się Matt Olech, a to jest mój wideoblog, który nazywa się 2 minuty. A pewnie każdy z nas ma chociaż jedną osobę, która cechuje się takim... taką cechą, że... jest kretynem! Ostatnio dostałem SMS-a o treści: cześć, o której się widzimy? Wiecie, że ten koleś skończył studia i ma tytuł magistra? Ja totalnie nie uznaję czegoś takiego jak dysgrafia, dysortografia, dysmózgia. Z tego względu, że ludzie, którzy często posługując się tym argumentem, no nie mówią, że no staram się wyeliminować, no sorry, przepraszam, tylko... Ja mam dysortografię, pójdę do mamy. Stary, masz 26 lat. I to nie jest kompletnie żadnym argumentem. To takie wyjęte tu stupy. Pozdro, Maciek. Jak się przed tym bronić? Już nie będę mówił o jakichś takich banałach, które zawsze słyszymy od swoich rodziców. Czytaj książki. Bo i tak jak będziesz debilem, to nie umiesz czytać. Błagam, zainstaluj sobie słownik ortograficzny. Do Opery możesz mieć, do Chroma, do Firefoxa. Przecież to nie jest problem. A w telefonie automatycznie poprawia ci błędy. No, w sumie jak telefon można przyzwyczaić do słowa, który przez U otwarte? Ale są mądrzy ludzie na tym świecie, na szczęście, którzy jak popełnią błąd, to wiedzą, że go popełnili, przepraszają, ba, a nawet starają się poprawić. Inwentaryzacja. Totalnie nie wierzę w to, że ludzie, którzy popełniają błędy ortograficzne, nie są tego świadomi. No i na pewno masz takiego znajomego, a jak masz takiego znajomego, wyślij mu ten filmik, pokaż mu, że jest kretynem, no nie musisz mu mówić tego prosto w twarz. Na serio, a jak wasz znajomy popełnił jakąś taką gafę, napiszcie w komentarzu, jakie to było słowo, bo ja już naprawdę nie wierzę w ludzkość. Dzięki wam za uwagę, dobranoc, widzenia, na razie.